Cześć wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć trochę więcej na temat zwartnicy. Tak, jest to zwartnica, a nie amaryllis. Oczywiście wszyscy mówią na niego amaryllis i kiedyś jak miałam centrum ogrodnicze i każdy klient, który przychodził właśnie po tego kwiata lub cebulę, przychodził po amaryllisa. W każdym razie amaryllis wygląda zupełnie inaczej. Ale dobra, już tutaj nie będziemy dyskutować. Tak naprawdę chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć troszkę więcej na jej temat, ponieważ zapewne już nie jedna z Was kupiła go właśnie na święta lub przed świętami, lub sama zaczęła hodować. Dzisiaj przygotowałam dla Was trzy amaryllisy. Zakładamy, że tak będę je nazywała, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Natomiast chyba wydaje mi się, że nazwa nie jest tu najważniejsza. Słuchajcie, pierwsza zasada. Zwartnica, czyli właśnie amaryllis, to właśnie jest ta wielka cebula, którą możecie kupić dużo wcześniej, czyli dużo przed świętami. Około 9 tygodni przed świętami możecie kupić taką cebulę. I pamiętajcie, że tą cebulę wsadzacie do doniczki, tak jak właśnie tutaj. Akurat tutaj mam właśnie takie ceramiczne. Jest to o tyle ważne, że sam kwiat jako kwiat bardzo często wyciąga się bardzo, bardzo dużo. Tutaj mam jeden, który musiałam sobie podlepszyć. Zobaczcie, ten jest bardzo wysoki, ma jakieś 70-80 cm. I niestety ta doniczka, pomimo tego, że jest ceramiczna, jest już dla niego troszeczkę za mała. On przez to, po prostu, że jest taka mała, przechyla mi się i będzie do ścięcia. Ale to za chwileczkę Wam pokażę. Czekajcie. I teraz tak, przede wszystkim cebula, tak jak tutaj, musi być wsadzona właśnie na taką wielkość, żeby co najmniej 1/3 tej cebuli była poza ziemią. Możecie też zrobić tak, że cebulę wsadzacie właśnie połowę w ziemię, zasypujecie ziemią, natomiast drugą połówkę zostawiacie nad ziemią. Co ważne przy niej, to to, że jak zaczyna kwitnąć i to tak, jeżeli wsadzicie taką właśnie cebulę, czyli takie jak to, wsadzicie około 9 tygodni przed świętami lub po prostu 9 tygodni przed świętami wielkanocnymi teraz, tak? Bo najważniejsze jest, żeby ją wsadzić te 9 tygodni przed, to wtedy wiecie, że zakwitnie Wam wtedy, kiedy będziecie chcieli. I tutaj naprawdę możecie sobie nią sterować. Pamiętajcie o tym, że też taka właśnie cebula potrzebuje bardzo dużo składników odżywczych. I w momencie, kiedy już zaczyna wyrastać, naprawdę możecie ją podlewać dosyć dużą ilością, oczywiście wody zmieszanej z odpowiednimi nawozami. I to, że będziecie ją podlewać właśnie tymi też nawozami, kiedy ona będzie bardzo odżywiona, sama cebula będzie też rosła, czyli będzie coraz większa. Natomiast w momencie, kiedy ona zakwita, czyli pokażę Wam na przykład ta, już ma trzy, albo miała, tak, trzy kwiaty. I w momencie, kiedy ona właśnie zakwita, ona zaczyna te wszystkie składniki przerzucać właśnie na te kwiaty, tak, żeby właśnie te kwiaty utrzymać, żeby one były jak największe. I żeby spowodować, żeby sama cebula nie była jakoś zbytnio obciążona, to po prostu w momencie, kiedy przekwitnie jeden kwiatostan, zetnijcie go właśnie po to, żeby jej energia, tej cebuli, właśnie nie przerzucała tych wszystkich składników tutaj właśnie w te elementy, tak? Czyli to ścinacie, dzięki temu znowu energia, tak? Czyli te wszystkie składniki pokarmowe idą w ten kwiat, który, zobaczcie, no jest po prostu cudowny. I oczywiście tu jest o tyle fajnie, że ona miała trzy kwiaty. I to właśnie było dlatego, że ona była bardzo dobrze odżywiona. I teraz tak, jeżeli przekwitnie właśnie ten kwiatostan, znowu zetnę go i zostawię ten. I teraz tu jest bardzo podobna sytuacja. Zobaczcie, tutaj
ten kwiatostan mi przekwitł. Więc dosyć nisko go obcinam, to wyrzucam i zostawiam ten kwiatostan. I teraz tak, jeżeli on tylko przekwitnie, znowu ścinam sam kwiatostan i zostawiam liście. Słuchajcie, zostawiajcie te liście. Oczywiście roślina nie jest wtedy atrakcyjna, więc przestawcie w inne miejsce. Dlatego, że ona jak gdyby z tygodnia na tydzień będzie się robiła coraz brzydsza, bo te liście się będą bardzo mocno wyciągały i po prostu będą żółkły. Natomiast w tym momencie właśnie, kiedy są te liście, zaczyna bardzo fajnie nam dojrzewać, jeśli tak mogę to powiedzieć, w każdym razie rosnąć ta cebula. I jeżeli te liście już widzicie, że no, wyglądają już naprawdę źle, robią się żółte i właściwie samoistnie zaczynają dojrzewać i opadać, po prostu wtedy wyrywacie same liście, wyjmujecie taką cebulę z doliczki, żeby ona przeszła właśnie w stan spoczynku i możecie zostawić w takiej formie i właściwie postępujecie tak samo jak z daliami, czyli przestawiacie w takie miejsce chłodne i ona co najmniej potrzebuje 2 miesięcy na to, żeby właśnie ten stan spoczynku przejść. I dopiero wtedy można znowu ją sadzić i znowu postępujemy ze wszystkimi procedurami tak samo, właściwie za każdym razem. Także teraz zostawiam ją tak. I co ważne, amaryllis, zwartnica, ona lubi bardzo słoneczne miejsce i ciepło, więc jak najbardziej, jeżeli już tutaj właśnie zaczyna wypuszczać nam ten pąk, stawiamy nawet na parapet, gdzie pod spodem macie jakiś kaloryfer, dzięki czemu ma bardzo ciepło. Natomiast jeżeli już właśnie wypuściła takie pąki, jak na przykład ten, no to jeżeli będziemy mieli znowuż w zbyt ciepłym miejscu, to po prostu będzie nam bardzo szybko przekwitać. Także jeżeli ona już wypuści te pąki, możecie przestawić ją w miejsce tak naprawdę bardziej chłodne. I wtedy będziecie się dłużej cieszyć tym kwiatem. Pamiętajcie też o tym, że amaryllisa nie ma sensu rozmnażać właśnie z nasion. Bo tak naprawdę no nie skupiajcie się na tym, tak? Jeżeli chcecie też mieć właśnie nowe amaryllisy, to tak jak tutaj, już widzę, że pod spodem kryje się mała cebulka i tą cebulkę rzeczywiście, jak ona już przekwitnie, przesuszę tą dużą cebulę, oderwę tą małą cebulę i wtedy mogę ją sobie oczywiście wsadzić do nowej doniczki, natomiast na sam kwiatostan będę czekała na pewno 2, jak nie 3 lata, także nie wiem, no jeżeli macie czas i chcecie sobie poczekać, to możecie poczekać, natomiast jeżeli nie, to możecie sobie spokojnie takiego amaryllisa właśnie kupić w formie kwitnącej, no teraz właściwie w sklepach, no wszędzie, tak, możecie je znaleźć właśnie już w pąkach, bo wiadomo, że są przygotowane właśnie na święta. I teraz tutaj, zobaczcie, ten amaryllis, no tak jak mówiłam już, tak, jest bardzo duży, ma około te 70-80 cm i on już mi się przewraca. Tu stał przy oknie, więc wiadomo, że podpórką dla niego było to okno, ale już mi się nie podoba, ponieważ same liście, tak jak widzicie, po prostu są bardzo duże, zaczynają dojrzewać. Tu już jeden zrobił się żółty, więc go obcięłam. Natomiast tu już widzę, że na pewno to nie jest to, o co mi chodzi, więc ten kwiat sobie zetnę. I ten kwiat, kwiatostan jeszcze właściwie no kilka dni spokojnie postoi Wam w wazonie i będzie cieszył Wasze oczy. Natomiast tutaj zobaczcie, ja jeszcze nie będę obcinała tych liści, tylko poczekam, aż wszystkie dojrzeją, więc tą doniczkę już wstawiam w zupełnie inne miejsce, czyli niedostępne dla moich oczu, żebym się nie denerwowała i tak naprawdę no, nie ma co tutaj podziwiać, tak? Także odstawiam i czekam i potem ścinam liście i przesuszę.
I też pamiętajcie o tym, że naprawdę jak będziecie chcieli przesuszyć właśnie tą cebulę, to spokojnie możecie o niej zapomnieć na 2-3 miesiące i potem ponownie ją wsadzić. Jeżeli nie wyjmujecie jej z ziemi i chcecie właśnie zostawić w doniczce, to po tych 2-3 miesiącach po prostu powoli zaczynajcie ją podlewać. Ona sama się obudzi, nie potrzebuje niczego innego. Także stan po spoczynku minimum 2-3 miesiące i znowu będziecie mogli się cieszyć kwiatem.